Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym trzecim odcinku z Darkest Dungeon 2. Trzeci odcinek, druga część gry. No i kochani, jesteśmy w Leżu, gdzie ostatnio pokonaliśmy, no nie bez trudności, przeciwników, piechurów i dobosza. Natomiast gra nas teraz pyta, czy chcemy zejść niżej, żeby było trudniej. Mamy niestety mało życia, więc wiecie co? Pomyślałem sobie, jak by to wyglądało, że przejdziemy tam, raczej zginę na bosie, ponieważ nie mamy też bibelotów ani trinketsów, w sensie tych błyskotek nie mamy. Nie mamy umiejętności na niego, wiecie, odkrytych i tak dalej, więc ja, kochani, będę uciekał. Bo chcę troszeczkę wam więcej pokazać innych rzeczy, tym, którzy na przykład nie widzieli tego. Dokładnie. Wrota śmierci, tak, tak, tak. Użyć. Dostaniemy troszeczkę tych przedmiotów, bardzo mało, no ale myślę, że lepiej przeżyć. Zwłaszcza, że mamy przed nami między innymi kaplicę bohatera. I właśnie chciałem Dismasa. On by chciał iść do kaplicy bohatera, nie? Odwiedzić kaplicę bohatera. Tylko pytanie, czy on ma odwiedzić, czy... Znaczy, w kaplicy bohatera odblokowujemy nowe umiejętności naszych bohaterów właśnie, bo tutaj mamy 5, prawda? Ale ogólnie mają w sumie chyba 7 umiejętności jest, tak? 7, nie, 11 jest umiejętności w sumie. Więc pytanie, kurde, kogo? Zobaczymy, bo jeszcze nie wiem. Natomiast, no właśnie, przed nami jest walka na barykadzie. Troszeczkę się, być może, będziemy się leżeć w podróży, no właśnie. Jadąc dyliżansy, bohaterowie będą pozwoli odzyskiwać punkty życia. Prędkość tego leczenia można modyfikować niektórymi przedmiotami dyliżansu. Jeśli bohaterowie są ciężko ranni, próbują unikać walk w lokacjach i jechać przez jakiś czas, by jak najbardziej się wyleczyć. No, dobra sprawa. Przytrzymaj alt podczas jazdy, by szybko zobaczyć poziom płomienia, wzmocnienia, wspomnienia i efekty nienawiści. Światło jest ok. I to wygasanie płomienia. No, dobra. Jedziemy, jest walka przed nami. Chociaż mamy... No, tutaj, rozwal to. Czy my mamy jakiś przedmiot, który nam może pomóc? Dobra, świeca nadziei jest jako element ekwipunku, natomiast chyba ten ekwipunek został zwiększony, tak mi się wydaje, chociaż nie. Możemy sobie pofiltrować to, co mamy. To są te wiejskie skarby, relikty. Chyba, że nie, dobra, ma to znaczenie. Widzę. Wiejskie skarby, chyba. Oraz te medale wojenne. Osobno. Chyba, że po prostu nie ma to znaczenia i po prostu jest, stakują się do 10 tylko, no i nowy stak jest tworzony. Chyba tak, dobra. Kochani, walka na barykadzie powinna być trochę łatwiejsza. Powinna, co nie znaczy, że będzie. Szczury w pułapce. Nie, nie bój się! O kurde. Rats in the maze. Dobra, mamy 3 typów. Są to chyba łupieżcy. Tak. Czy ty się bałaś łupieżców? Zadaj śmiertelny cios łupieżcom. Okej. Okay. 2 razy. Dobra. W takim układzie szybciutko robimy niegodziwe cięcie. Czekaj moment. To zadaje pierwszym 2. Ciok. No wiadomo, że teraz nie ma sensu. Ale... No właśnie, konat. Kurde. Rzućmy temu. Zaraza. Strzał zarazy. Ale mamy blok przynajmniej. Dobra, czy rzut sztyletem? Mogę tych 2 zapoczątkować. Wiecie co? Tu jest 5. Ta strzałka. Ciebie dziabniemy. To jest 7 obrażeń. Krwawienie niestety, plus dostaliśmy kombosa. Natomiast zmniejszmy trochę stresu, plus dodajmy sobie blok. Dobra. I pytanie jest moje tak, czy ty jesteś, kurde, w stanie teraz kogoś zabić? Nie wydaje mi się. Może polecz.
tego gościa spróbujemy zastrzelić. Tak żeby... Kurde. No w jednej turze tego raczej nie zrobimy, no ale dobra. No właśnie. Wiedziałem, że ten zginie. Au! Mm. 100%. Mam jeszcze jedną iskierkę nadziei do użycia. Forteca tutaj jest. Dobra. Sięgnę go tam, sięgnę. Bo ten dostanie potem. Tylko, że będzie miał 5. Ja go teraz chompsnę od 4 do 7. Mogę go, kurde, zabić. Nie chcę go zabić. Chcę, żeby go... Kurde, tutaj... O kurde, 11. Jakby to weszło. Pięknie. Kombinacja za 6, ale całe szczęście mieliśmy 75% osłonę. Właśnie, kurde, ten rzut sztyletem. Zabij. Pięknie. Tak? Weszło to? In this world, wealth is worthless without purpose. Dokładnie. Nie ma żadnej wartości. Znaczy, skarby nie mają wartości bez celu. To jest to, natomiast interesuje mnie... 2 na 2! Chyba, że po prostu śmiertelny cios wszedł jako ten, jako kwas, plaga, no. Wiemy, o co chodzi. Naprzemiennie będę tego używał. Mamy tutaj pozytywy. Czy wy się leczycie trochę? Tu jest... Dobra. I to też chcę zobaczyć. Czy kaplica refleksji... Czy to działa? Czy może mogę zobaczyć to w ten sposób? Tak, nie ma znaczenia, kto wejdzie. Po prostu przyjechaliśmy w dane miejsce. A to nakłada... Osłabienie. Okej. Dobra, wiecie co? Nie pamiętam, kto miał jakie umiejętności, ale wydaje mi się, że Paracelsus, że ona miała. Co, jakieś, kurczę, jakaś umiejętność była tutaj fajna. Idź. No i kaplica refleksji to jest po prostu miejsce, gdzie dowiadujemy się historii. Chapter 1. The good student. Brilliant and bold, her unconventional theories created nothing short of a scandal in her fourth year. The mocking whispers and scornful glares of her peers and professors had an ironically invigorating effect upon her extracurricular experiments. The mysteries of the human body, of life and death itself, hovered just beyond her scalpel's reach. If only she could acquire a corpse of sufficient freshness. Sufficient freshness. Okej. Dobra, dostajemy punkt mistrzostwa oraz odlokujemy sobie umiejętność ośmielające opary. Zwiększamy atak. Jak wygląda bez maski? Spoko. Dobra. Kaplica refleksji to miejsce, w którym bohaterowie mogą powrócić do swych wspomnień, zmierzając się ze swą przeszłością, odblokowując nowe umiejętności. W każdej kaplicy wybierz bohatera, by rozwinąć jego historię. Jeśli uda się to zrobić, odblokujesz nową umiejętność. Zostanie ona odblokowana na stałe. Gdy będziesz korzystać z tego bohatera w przyszłych wyprawach, będziesz mieć ją odblokowaną, tę umiejętność. Właśnie dlatego między innymi w tym leżu chciałem pójść dalej, ponieważ tam byśmy zginęli i tak naprawdę byśmy nie osiągnęli nic. A tutaj mamy przynajmniej jakąś umiejętność do przodu. Wydaje mi się, że nie mogę jej zmienić teraz. Chociaż może i mogę? Mogę. Niestety możemy mieć tylko 5 umiejętności aktywnych. Pytanie, której nie używam. Tego gazu może? No dobra, weźmy te ośmielające opary. Zawsze to tam, kurczę, wiecie, jak ktoś będzie napierdzięczał, to można zbuffować postać. Ach. Dobra, przed nami co? Przed nami jest walka, a potem jest ta kryjówka. No właśnie, tego też nie widziałem. To może być dobra sprawa. Omijam, kurde, wszystko. Dobra.
Przed nami walka na barykadzie. Czy my się uzupełniliśmy tu trochę? No nie do końca. Ale to nie szkodzi. O kurde, dobra. Standardowe typy. Mamy pancerz. No i mamy to niegodziwe cięcie. Tylko wiecie co? Trzeba ją po prostu zabić. Tu elegancko. Super. Bo ona daje horror, więc... The horror. Przesuniemy typa na tyły. I tu są te ośmielające opary. Natomiast nikt jeszcze... Wszyscy już, że tak powiem, zużyli. No kurde, toksycznym wybuchem dziabnąć. Tak, aha. Au! Za 11! 22 by było. Masakra. Za jedynkę plus zaraza. Zaraza. Dobra, jak widzicie, pozytywne to jest, pozytywna relacja to jest. To skoczmy do niego. Wtedy będziemy mieć i unik oraz ripostę. Nie, chcę go tymi kurde strzałkami, bo on będzie długo, długo żył niestety, więc im wcześniej zaaplikujemy mu jakiś damage over time, tym lepiej. Bo on daje co? Naprzód i na siebie kolejną ochronę. Wzmocnienia na razie nie potrzebujemy, obrońcy chyba też nie. Dobra, spróbujmy go wyeliminować. Gościu ma 5 życia, od 4 do 7 my zadajemy, więc... Więc 7 zadajemy max obrażeń. Tu mamy unik, dobry dodge, jak to mówiłem, plus ripostę i gościu jest oślepiony. Bardzo ładnie. Krytyk za 12. Plus zmniejszenie stresu, dokładnie. Czy co, weź się polecz. Odrobinkę. Pytanie, co to jest? Ten pasek żółty. Czy oni się lubią pomiędzy? Kombinacja strzałek. Dobra. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Czy ja tu potrzebuję się chronić? Chyba nie. Czy chronić kogoś? Dobra, dwa obrażenia niestety tylko. Ale mógłbym go naciąć. Albo naciąć, albo użyć umiejętności. Bo jeszcze będzie parę osób od nas. Dobra. Tu za 7. No i ma jeden punkt życia, ale słuchajcie, wiecie co? Nie będę ryzykował, że gościu przeżyje. Właśnie, te wrota śmierci, żeby mu dać. I wtedy, jak gościu będzie, no to jest większa szansa, że umrze od zarazy. Dobra, jakoś poszło. Nieźle. Dodatkowe skarby. Dobra, nie jest źle, kurczę. Czy my mamy... Czy my mamy jakieś przedmioty, których mógłbym użyć? Mamy maść na oparzenie, ale wydaje mi się, że nie będzie potrzebna. Dobra, jedźmy na spokojnie. Moment, gdzie jest moja... No właśnie, mapa. Jesteśmy tu, będzie ta kryjówka stworzeń. Jak mówię, tego nie widziałem. Więc nie wiem, co tam będzie w środku. Sharpen your blades, that we may properly excise our portion. Kryjówka stworzeń, no właśnie, jak mówię, nie widziałem tego, więc... więc przeczytajmy. Bestie skrywają się w kryjówkach stworzeń, w skażonych regionach. Stworzenia te zażarcie się bronią, ale za część ich ciał można zdobyć sowite nagrody od właścicieli gospód pragnących tych rarytasów i dziwnych składników. Okej. Jest wiele lokacji, które możesz odwiedzić podczas swojej wyprawy. Czasem nauczysz się, czego mogą... Dlaczego mogą się przydać. Dobra. Kurde. Mamy do wyboru tak. Nie będą już plugawić tej drogi, czyli po prostu zaatakujmy. Zaatakujmy albo zaatakujmy, natomiast ty nic nie masz na ten do powiedzenia. Wszyscy się tutaj zgodzą.
No dobra, tylko pytanie, czy jak wezmę na przykład Paracelsusa, to będzie miał lepsze z tym i z tym, tak? Tu jest jeden, okej. O kurde! Pieseły... Co tu się dzieje? Stój! Nie widziałem. Wściekły zębacz. Okej, okay, wściekły zębacz. 50% szans na uniknięcie. Na krwawienie i zarazę ma sporo. Odporności, okej. Okay. Tu jest ścierwożerca. Na więcej na odporności na zarazę, czyli tutaj ewentualnie krwawienie. Jest pajęczak. Odporność na zarazę najdużą. I blwacz. Czyli będzie gościu, kurde, strzelał gdzieś z daleka. Blfociną. 5% ryzyka. Okej. Okay. Bo to są, wydaje mi się, te... przewaga, nie? Wiecie co? Może ja go, kurczę, zbafuję. Ośmielającym oparom. Au! Przyjmuje 50% więcej obrażeń od ataku. Będzie pieseł. Tylko kurczę, on ma unik. Więc albo... traci następną akcję. Niedobrze. Bo tutaj jest mamy, że usuwa. Usuwa to, ale tracimy akcję tak czy inaczej. Aj, kurde. Dobra, zatrute strzałki. Wiemy, że oni mają sporo odporności niestety na zarazę. Tu jest 40% aż. Ignoruje. Tylko no właśnie, pytanie, czy ignoruje... ignoruje ten unik, bo to jest ten lepszy unik. Więc pytanie, czy to jest ten sam unik, czy lepszy unik. I wtedy... chyba okej. O kurde, dobra. To niestety... Au! Mówiłem, że będzie plfociną. Jeszcze zarazę i jeszcze oślepienie. Tu całe szczęście mało obrażeń. Użyjmy tego. Wiecie co? Tu jest nakrwawienie mało, więc... Wow! Dobra. 3. Zaraza. Zaraza kolejna. Dużo tych zaraz, kurde. Weź się tu uleczy. Strzał z pistoletu, tylko no właśnie. Wiecie co? Może jakiś, kurde. Okay. Mamy unik, mamy ripostę. To jest absent. 60%. To ma 40. I uniki, wiecie co? Nie, to jest bez sensu. Ten sztylet. Pięknie. Ten sztylet to jest dobra sprawa. Jako, że przebija się przez te uniki wszystkie. Chyba jedną turę. Trzymaj się szyku. Dobra, nie uniknął. Zdejzowany. Myślałem, że to leczy, kurde, z tego, ale nie. A jednak unik, kurde. Gdzie ty tam włazisz? Więcej obrażeń. Możesz się wyleczyć, ale... Dobra, ten jest ogłuszony, bardzo dobrze. Tu mamy ripostę, mamy niestety... oślepienie. Tu są dwa, tu jest jedna, to się nie opłaca. Po toksycznym wybuchem, kurde, nic nie zrobię. Dobra. Mogę poleczyć, ale niestety... Jeżeli perzety są poniżej 50%, wtedy leczymy. Dobra, zabij go. Po prostu. Mimo tego, że nie miał... traci akcję, no to by miał tę akcję tam później.
Odporność jest. Rzućmy sztyletem. No powiem szczerze, że to kurde walka. Znaczy fajna sprawa, że taką lokację w ogóle dali. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Powiem szczerze. Wielki gość. Dobra, bijmy mniejszych. Strategia na ilość przeciwników, a nie na ich jakość. 10% elegancko. Tutaj 11. Widzicie, walczymy jak zgrana drużyna. Pięknie. Aha, i dostałeś dodatkową akcję. Wiesz co? 3 tury. Gościu ma 5. Dobra, zostawmy go może. I się wzmocnijmy. Przeciwko różnym bzdurom. Ignoruję tylko to. Ignoruję. Nie, to jest ignoruję unik, gdy ma się to. No. Rzućmy sztyletem, tu żeby zdjąć, tu żeby go właśnie przygotować na śmierć. Całe szczęście ta odporność weszła. Au! Już niestety odporność nie weszła. Niegodziwe cięcie. Wiecie co? To chyba doskok awanturnika zrobimy. Wiem, że malutkie te obrażenia będą, ale mamy unik oraz ripostę. Zeżar go! I się uleczył. I ma krytyk. O kurde. Czy obrońcy potrzebuje? Chyba nie. Dobra, bijmy tych. Czyli trzeba te ciała usuwać. Jak nie usuniemy, to... Dobra, ale przynajmniej osłabiony. Mogę poleczyć, ale... Wydaje mi się, że dziabniemy... Bo oni mają odporność na zarazę 60, więc krwawienie jak najbardziej naszym pomocnikiem. Dokładnie. Tu, żeby zdjąć te buffy. Tu, żeby dziabnąć tego mocniej. Tu mniejsze obrażenia. Do szczęścia odporność mamy. No, jakby on to kurde wchodziło wszystko. Uuu, krytyk, niedobrze. Niedobry dodge. Ujojoj. Za czwórkę, ale chyba gościu, tak, powinien zdechnąć. Rzucimy sztyletami tu, żeby zdjąć. Dobra, tutaj już trzeba niestety leczyć. Dobrze. Mogę zdjąć tym ewentualnie. No i dobra. Jest ten system relacji, zaraz zobaczymy. Pięknie. Niestety krwawienie. Ale to nie szkodzi. Dobra, czy ty mamy kombos jakiś tu? Gdy cel ma to, to usuwa jego unik, ale to... Dokończmy go. Ten prawdopodobnie zeżre go, ale... Spróbujmy go oszołomić. W tym czasie poleczymy zakrytyczną wersję. Rzut sztyletem. Tak, bo tu jest duży, kurde, krytyk. Jak on jest oszołomiony. Nekrofagia. Nie. Byłem przygotowany na to. Wiesz co? No. Krytyk za 5, co prawda. Czy to omijanie nie omija? On go zdejzował. No właśnie, to muszę się nauczyć jeszcze, kurczę, tych, wiecie, kombosów. I tu krytyk wejdzie za 11. Ała. Chyba go kończę, bo nie mamy chyba już od tego leczenia. Chociaż nie, mamy leczenie. Dobra.
Powiedz, że mamy leczenie jeszcze. Użycia 3. Nie wiem, ile użyłem, kurde. Dobra, ten system relacji. By przetrwać całą wyprawę, musi zwracać uwagę na wzajemne relacje bohaterów. Zgrana drużyna to skuteczna drużyna. Drużyna pełna konfliktów, zazdrości i nienawiści może sobie nie poradzić z wyzwaniem podróży. Dokładnie. Każda para bohaterów ma wartość określającą ich relacje, która opisuje stopień, w jakim postacie te się lubią bądź nie lubią. To decyduje o szansie na utworzenie emocji w następnej gospodzie. By zobaczyć relacje, otwórz kartę bohatera w dowolnej postaci. Dobra, w następnej gospodzie to jest szansa na utworzenie. Okej, bo wcześniej to było nawet w trakcie walki. Do zmiany relacji może dojść wielu. Podczas walki niektóre działania powodują zmianę relacji między parą bohaterów. Będzie to ukazywać ikona obecna przy bohaterze. Co to ikona? A, dobra. Zobaczcie, że tutaj na przykład... Widzicie, ma ten pasek taki, w sensie niebieski, że się nie pochwali tego. Ale tu, w tym momencie... nie wiem. Wybory podczas podróży również płyną na relacje bohaterów, w zależności od tego, czy zgadzają się z danym wyborem. No właśnie, to widzieliśmy. Oto trudy podróży również mogą polepszyć lub pogorszyć stosunek bohaterów do siebie nawzajem. Na wszystkie te interakcje bardzo wpływają nawyki też. No właśnie, że... Ten na przykład nie lubi gęstwiny, a ta lubi, więc oni się nie będą lubić w gęstwinach, nie? Tak rozumiem. Dobra, no niestety zatrute strzałki, odporność 60, ale zaraza weszła. No i właśnie, i to leczenie mamy, kurde. To jest ważna kwestia. Mam nadzieję, że zdechniesz. Wrota śmierci. I teraz, gin! Kurde! Dobra, ale to powinno... Runda 11. Czas też ma znaczenie, chyba. Natomiast tam widziałem, były dwie walki faktycznie. Mamy punkt mistrzostwa oraz dziwaczną wydzielinę. Usunięcie chorób drużyna i plus 2 punkty mistrzostwa. Super. Dobra sprawa. No i tego. I nienawiść słabnie, bardzo dobrze. Lecimy. Tu jest trudna trasa, minus 1 punkt kół. Tutaj uwaga, stój! No i kurde. Tak powoli, tak, tak powoli. Nie. Trudne trasy. Ja po trudnej trasie zada jeden punkt obrażeń kołom Diligence'u. Jeżeli Diligence nie ma już żadnych punktów kół, drużyna zostanie zaatakowana i dojdzie do bitwy pilna naprawa. Czyli można odzyskać koła potem, tylko że trzeba będzie się bić, kurde. Okej. Okay. Możemy dalej się coś tam wysierubicie. Dostaliśmy pył kredowy. Dlatego warto... Znaczy, ja wolę jechać trochę wolniej. I... Pył kredowy, on ufa tych nie... no bo... Co, może bardziej to... Uwidacznia ukrytych. Uwidacznia ukrytych. Tutaj dziawnięcie, okej. I tu mamy porzucony posterunek. Możemy tak. Albo... unik? W sensie wychodzimy stąd, tak? Rozumiem. Wolę nie wiedzieć, co oni robią z tymi reliktami. Będziemy mieć potyczkę ze straconym batalionem. Za 16. Zaaprobuje to Paracelsus. To byłaby pewna śmierć. Tutaj stresu trochę więcej. Natomiast tu... Wiecie co? Może faktycznie uniknijmy. Bardziej mi zależy, powiem szczerze, na relacjach niż na walce i tam bogactwach. Więc faktycznie zapłaćmy za to. Tu plus 1, tu niestety minus 2, ale... Było blisko. Ty nie miałeś zdania. Ej, dobra. Oczyszczę swój umysł. Potyczka, bibeloty, zapasy. Ale widzę, że nie zatrzymuje się ten. Dobra. Wy chcielibyście iść do oazy. Tutaj dwie skrytki. Mamy walkę na barykadzie. Tu mamy, kurde, pancerz. Jeżeli mamy dwa pancerza, bo tu mógłbym oczyścić umysł, ale wydaje mi się, że nie potrzebuję oczyszczać umysłu. Więc może faktycznie wolę punkty nienawiści
i skrytkę. Jedną walkę na barykadzie, to są te niby łatwiejsze. Dwie osoby będą lubić to, więc stres spadnie. Nie dostaniemy punkty koła ani pancerza, w sensie nie stracimy. Więc może faktycznie do tej skrytki warto iść. Tak, się tutaj ten stres zmniejszył, zaraz będzie walka. Tu są, widzę, że fajne te rzeczy nowe takie. Dobra, patyczka. No, niby łatwiejsze. Zawsze to ich tam mniej jest, nie? Jakiś bug był, nie? Dobra. Tak, krwawienie lepsze niż zaraza. W sensie mniej odporności ma gościu. Ale i tak trzeba bić tego tyłu. Chlast. Pięknie. A lesson taught is a lesson learned. Nie mogę, kurde, chirurgii polowej. No dobra. Pięknie. A spokojnie, do przodu. Kurde, tą wilczą krew mamy. Wydaje mi się, że tylko to uzbieramy, ponieważ tylko to odblokowałem? Nie, bo odblokowaliśmy przecież ten mieczyk. No nie? Ten. Chyba. No zobaczcie, żadnego innego bibelotu nie dostałem podczas podróży. Błyskotki. Nareszcie z kimś, komu mogę pracować. Dizma z tym się tutaj lubią. Kurde, nie widzę nic w tych gęstwinach, dlatego właśnie wolno jadę. Żeby móc ewentualnie... O, właśnie. Każdy region jest opanowany przez lokalne zło. Zdarzenia, potyczki, to walka z tymi potworami. Wygrywanie potyczek to główny sposób na utrzymywanie punktów mistrzostwa skarbów, które uczynią bohaterów potężniejszymi. Zmniejsza również poziom nienawiści. Walka ze złem wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem, ale jeśli będziesz unikać potyczek, twoja drużyna nie będzie dobrze przygotowana na górę. Dobra, to będzie teraz skrytka. Kurde, nic nie widać, nie? Jest skrytka. Git. Perhaps I left this for you. Perhaps you left it for yourself. Perhaps it is not here at all. Okej, dobra. Mamy relikty nalewojenne. Płótno nasączone mlekiem razy 4, proszki ablacyjne razy 2. Mamy wojskowy inokulant. Przegląd gospodarki uzdrawia. I 33 odporności na chorobę. Choroba to nie jest kwas, czy ta zaraza. Choroba to jest choroba, kurde, osobna, która cały czas działa, nie wiecie. Po walce zaraza schodzi, nie, ale choroba nie. Miejsce ekwipunku plus 6, spoko. I niezachwiany sztandar, jest to odległy bibelot. Każdy bohater na początku walki ma 33% szans. I to jest... Otrzymuje chybiając, jeśli po prostu działa w pierwszej turze. Co? Nie czaję. Weźmy ten sztandar oczywiście. To jest minus 5. Zresztą to jest wilcza krew, to jest pomniejsza wilcza krew. Właśnie, minus 10 to jest minus 15, ale większa prędkość. Okej, dobra. Myślałem, że to jest ten sam przedmiot, ale po prostu lepszy. Wiesz co, weź to, weź ten sztandar. Każdy bohater ma na początku szansę, okej. Nie tylko ty, dobra. Lecimy dalej. Widzę, że docieramy powoli do gospody. Rozwal, rozwal. Mamy tam szansę na wytworzenie jakichś tych, nie? O, nienawiść. O, właśnie. Mamy to. No i tu mamy już 14. Tu mamy walkę z tymi, której chyba... Tak, jej nie można uniknąć. Zawsze przed gospodą. No właśnie, z kultystami. O kurde, tego nie widziałem. Tu jest horror oczywiście, koszmary. 75% szans na to, że dotrzymamy jeden stres. Natomiast ten... Co to jest? Gościu ma różne umiejętności.
ołtarz. Okej, okay. Dobra. Ewangeliści. Oni zdawali tam obrażenia, kurde, i kombosowali się. Czy ty możesz atakować? Możesz, wiesz co? W sensie trzeciego. Tego, kurde, Herubina. C. O, ma kurde, unik. Bo tu mamy tak czy inaczej większe obrażenia. Spróbujmy to. Dobra. Mamy też unik. Ołtarz zaprzeczenia, wzmocnienia. Czemu dwa i regenerację? Kurde! Riposta, mimo tego, że riposta to 6-6 będzie, kurde. Aj. To jest trzymanie szyku. Właściwie to można by faktycznie użyć nadziei. Dobra, zabijmy tego. Komunia o północy to jest właśnie kombosy. Mógłbym toksycznym wybuchem coś tu zrobić. No i odporność na krwawienie, zobaczcie, że 0 już jest wliczone, nie? Bo tutaj mamy 20. Ale tu, jako że ma kombos, nie? Plus 30 przeszycia odporności na krwawienie, gdy cel ma kombosa, więc można by. Ewentualnie, ale to i tak ma, kurde, 6. Więc się nie opłaca. Toksycznym wybuchem walnę albo ciebie, albo tego. No. Nie, pierwszą osobę też mogę. A nie mogę cię, kurde, bo ty jesteś schowany. Dobra. Zbafujmy się, bo tutaj jakieś odporności na krwawienie i tak dalej, to się wszystko przyda. Celowanie, usuwa uniki. Nie, usuwa... Oślepienie, plus uniki, riposty, tutaj dużo różnych rzeczy dostajemy. Czyści na zarazę. Nie, trzeba go. Trzeba go zarazować. Mhm. Au. Unik, kryt, kryt, kryt. Kryto krwawienie. Kurde. Ty masz kombosa. Ale to może nie być głupi pomysł w tym momencie. No i to krwawienie za 9. Kryt niestety wszedł w nas. Ładny kryt, niestety, kurde. Zblokowane, ale trudno. Mógłbym ewentualnie tu próbować, ale bardziej chciałbym, kurde, ten ołtarz z tyłu zarazić. Przejdźmy fortecą, bo chcę mieć Dismasa z tyłu, żeby mógł doskoczyć i mieć też riposty. Dobra, gościu jest bliżej teraz. Ukrwawimy. A, pytanie, że nie poleczyć, kurde, może toksycznym wybuchem. Tu jest odporność na zarazę. I 4. 12 obrażeń, elegancko. A gościu jest ukryty. Ale nie będzie ukryty w tym momencie.
Chyba, że po prostu tutaj dziabnąć, tylko że to jest obrażenie od 2 do 4. Rozumiem, że bierze to pod uwagę już, nie? Czyli by było od... Tak? Od 4 do 8? 4 do 7. Czyli to bierze pod uwagę bardzo dobrze. No chyba, że zatrutą strzałkę jeszcze gdzieś tutaj dorzucić. To jest 5 obrażeń. To jest krwawa komunia za 5, całe szczęście. Ale tu są duże obrażenia. Ała! Za 4. No, to jest kurde poważna walka. Regeneracja, super. Super partia. Mamy, kurde, 12 obrażeń w sumie. Dobra, zdejmijmy to. No, chociaż jednego, kurde, żeby zdjąć. Minus 6 plus 4. Ała. And apply it judiciously. The enemy weakens and wins. Tyle dobrze. Pięknie. Natomiast tu mamy problem trochę. A, ja się nie mogę, kurde. Strzał śledzący, ignoruję. Dobra. Unik plus szansa trafienia krytycznego. Tu cię trzeba poleczyć. Zatrutą strzałką cię nie dziabnę. Ten też cię nie dziabnę. Tyle, ten też nie. Laudanumem może cię dziabnę. Lenity. Grace. Small acts that drive back the darkness. Dobra, weźmy za unik. To jest to przygotowanie, czyli kurde, szansa na trafienie krytyczne. Chyba, że ja cię... Nie mogę cię, kurde. Nie mogę cię trafić, ale G. Dobra, weźmy sobie to. Jeśli dostępne są inne cele, ok. Co za... Mamy ten kredowy, kurde, proszek. Gdzieś on nam był. No wszyscy mają unik, więc tu chociaż, kurde, to... Aha. Tyle, jeżeli chodzi o mój unik. Do skoki tu ładnie. Rzut sztyletem nic mi nie da. Strzałkami. Git. Jest zaraza. To jest 5 obrażeń. Tu jest niestety problem, ale... Dźgnij! Łatwa walka nie była. To trzeba przyznać. Ale mroczny impuls, odblokowany potencjał bibelotów kultystów, plus 50 odporności na zarazę i początek tury. Aha. Z jednej strony mamy 50% odporności na zarazę, ale jeżeli jesteśmy już zarażeni, to dostaniemy z automatu stres, więc... Niezapomniany bibelot to jest.
Plus 5 na krytyk, ale leczenie z umiejętności mniejsze. To mogłoby się Dismasowi przydać, ponieważ on nie ma leczenia. Relikty i ten, dobra. No i dobra, lecimy. Osiągnięto cel bohatera. Co to za cel był? A to jest dobra, bo oni na każdą tą mają. I to są świeczuszki. Okej. Okay. Niestety tego nie dostaniemy, bo nie oczyściliśmy leża. No ale trudno. Dobra. Ale ma trochę sens z tymi świeczkami, bo wcześniej trochę się tak grało, wiecie, jechanie dla jechania, dla tego. Lutyści pełny kwipunek, zaraz zobaczymy. Góra coraz bliżej. Nie pamiętam, ile tych regionów trzeba było tam uzyskać. Widok ze szczytu się nazywa. Mamy plus 20 do zwiadu lokacji i zwiadu trasy. Zdobywamy 5 świec za samo dotarcie tu. Dostawca chętnie przyjmuje dziwaczną wydzielinę i dostajemy 2 punkty mistrzostwa oraz uleczyli nam choroby. Super. Niestety tego nie dostaliśmy. Ale widzę, że mamy tutaj nowy nawyk. Może być to albo nawyk pozytywny, albo negatywny. Zobaczmy. Nienawidzi trupów. Versus trup. Mniejsze obrażenia otrzymuje oraz większe obrażenia zadaje. I 25% na leczenie stresu. Spoko. Uwaga. Nienawidzi trupów też. Gruboskórny. Początek walki. O kurde. Razy 2 elegancko oraz... No niestety. Jest wrażliwy. Minus 15 i plus 15 szans na załamanie. No. Po otrzymaniu obrażeń na 10%... Po otrzymaniu obrażeń 10% szansa jest, że dostanie jeden stres. Dobra, mamy cel bohatera, git. No i super. Właśnie nie wiem, jak to jest z tym leczeniem tego stresu. Dobra, dostawca. Odporność na stres, odporność na wrota śmierci, ale mniejsza odporność. To jest fajne. Rytualny bęben, to jest przedmiot gospody. Tu mamy przedmiot dyżansu. Sprzęt do zwiadu, plus 100% zwiadu lokacji, skrytki naukowca i pracownia naukowca, czyli po prostu... Jeżeli kupimy ten przedmiot i damy go diligence, to na pewno pokaże nam, o ile będzie, skrytka naukowca na mapie, nie? Miejscówka na mapie oraz pracownia naukowca. Spoko. Plus 25 do zwiadu lokacji. No, zobaczmy jak tam. No i właśnie, i mamy jedno koło mniej. Wiecie co? Mamy sporo tego. To jest 8 akurat. Więc naprawimy sobie jedno koło. To też jest super. To fajnie też, że dodali. Są takie rzeczy, że tutaj jak mamy full... Aha, bo tu mamy więcej leczenia w podróży, jak mamy full cool. A tutaj mamy rozpoczynając walkę. To jest spoko. Nie można usunąć. Podanie tego punktu nie będzie z tego podczas wyprawy. Aha, dobra, ja sobie to wiosłem. Ale to po prostu jest ułatwienie. Okej. Okay. A, to bez sensu, kurde. Niestety nie mamy... Przy ołtarzu nadziei nowe miejsce w ekwipunku, okej. Okay. Chyba, że zamiast tego szansa na wyprodukowanie mikstury i proszku. Zróbmy może tak. Dobra, mamy 5 punktów mistrzostwa. Do 30%, gdy cel ma combo. Może to nie być głupie. Plus obrażenia większe. Ja wiem, że tutaj może obrońcy, albo kurczę. Nie, wzmocnienie mamy. Trzymanie szyku. To jest opuszczenie. Tutaj. Aha, to jest to spowolnienie. Rozumiem? Nie, jest oszołomienie. Dwa oszołomienia to jest... Patrzę na to, nie? Na ostatnie zdanie.
odrzucam cel o jeden do tyłu i nakładam ogłuszenie, gdy cel ma czaszkę kombosową, to go dejzuje? Nie, no właśnie bez sensu. Normalnie go dejzuje, nie? A to... No dobra, czaję, że to nie jest takie fajne jednak. Normalnie mam... odrzucam gościa do tyłu i wrzucam mu oszołomienie, które jakby przesuwa go na koniec kolejki, nie? Ale jeszcze będzie działał w tej turze. Natomiast ulepszona wersja Wortecy tej umiejętności, to jeżeli gościu jest już oszołomiony, to wtedy narzucam mu ogłuszenie. No. Bo normalnie tak nie zadziała. Aha, dobra, ja myślałem, że to z automatu jest. Wiecie, o co chodzi? Że dwa oszołomienia daje nam ogłuszenie, ale widzę, że nie, że po prostu to działa tutaj. Że jakbym go dwa razy dziabnął, typa, z rzędu, fortecą, no to mógłbym go wtedy... Wtedy mógłbym go wyeliminować z tej tury. 6 do 9, odporność na przeszycie, wiecie co? Cel ma kombosa. Ignoruje ten, ignoruje ten. I usuwa. Ignoruje ten, nie ten, usuwa. I cel nie może zdobyć uniku przez dwie rundy. Strzał śledzący, okej. Okay. Celowanie na siebie i przyspiesza i usuwa to. No. Wiecie co? Pójdźmy trochę, kurde, w ten. W ataki. To mamy ulepszone, to mamy ulepszone. Tu jest przyspieszenie również, ale... Wydaje mi się, że te ataki... To będzie dobra sprawa. Chociaż moment. Tutaj mamy 4, 4, 7, 15% na krytyk. I odporność. No, pójdźmy w ataki. Bo wydaje mi się, że będą mocniejsi przeciwnicy. Rzut sztyletem mamy. Tutaj od 2 do 4. Obrażenia takie se, ale kwestia jest nakładania. 3 do 5. No. Wejdźmy trochę w atak. Obrońcę i cel na 3 razy. Chociaż to jest ten obrońca lepszy. Dobra, bo ja nie szczaiłem tego, że to jest ta 75% szansa. Znaczy zmniejszenie obrażeń. 75%, a nie 50. Okej, okay. Myślę, że jest okej. Okay. Natomiast kultyści biorą się z wielkiego zła na górze. Pojawiają się w fortecy otchłani, a także przy wejściu do otchłani. Co to jest wejście do otchłani? Forteca otchłani zawsze jest ostatnią lokacją przed gospodą. No właśnie. Walki z kultystami są trudne, ale otrzymuje się za nie bardzo cenne nagrody. Super. Mam pełny ekwipunek. Shift plus lewy można usunąć. Okej. Okay. Można zresetować, jakby mi się to nie podobało. Dobra. Dostawco. Gdzie my w ogóle idziemy? Moment. Wybór trasy. Znaczy, będziemy kończyć ten odcinek. Dostaniemy to. Rozrost. Czyli muszę tutaj iść. 100% zwiadu naukowca. Cel. Ominąć strażnicę. Co to jest strażnica? No trzeba wybrać. Kołodzieja wszystko mamy, tego nie mamy. Dostawca. Będziemy w... To. Potrzebujemy kupić. Full mamy chyba tego. Nie, nie mamy full. Dobra, lewym przyciskiem chyba to robię. Można by... kurde, kupić może tych. To jest przedmiot gospody. Większa. Znaczy, odzyskujemy zdrowie. Tutaj są ok. Ty już nie możesz zjeść. Bo to jest co? Plus 10 max. Dobra.
Ja myślałem, że to leczy. Ale okej. Okay. Ale to dobra sprawa akurat była. 22 relikty jeszcze mamy. Niezachwiany. Laudanumy mamy, tak? Uzdrawiający. I odporność na choroby. Tylko czy ja to chcę teraz użyć? Potrzebujemy na pewno tego. Tych. I nie wiem czego. Dobra, kochani, myślę, że na tym zakończymy. Więcej nie będę kupował. Ja spróbuję wyjść z gry. Mam nadzieję, że tu się kurczę. Znajdziemy na początku, jak wczytam grę, ale wydaje mi się, że na początku gospody, czyli pewnie tej rzeczy, co kupiliśmy tutaj, nie będzie. No dobra, ale mam nadzieję przygotować to tak, jak jest w tym momencie. Także kochani, będę kończył godzinny, kurde, odcinek. Naprawdę ten czas leci mega szybko, a tak się wydaje, że nie wiem, z pół godziny minęło max, ale te walki są mega długie. I mam nadzieję, że właśnie będę musiał popróbować, czy w trakcie gdzieś wyprawy będę mógł po prostu przerwać grę. A nie, że po prostu w tych gospodach. No nic, kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się. Kurde, głos mi siada już. Dzięki, pa, pa.